Cześć Piotr. Cześć. Co dłubiesz? Cały czas walczę z instalacją elektryczną. Uwiniesz się No. do czerwca? Mam nadzieję, że z kabelkami tak. No dobra, ale co dzisiaj plączysz? Jakieś przewody głośnikowe tutaj widzę. Przewody głośnikowe idą, idą przewody zasilania gniazd. Wszystko, żeby tak poszło, żeby poszło. Gniazda zaraz Wam pokażemy, bo mieliśmy unboxing też niedawno, 2-3 dni temu. Co przyszło? Czego Piotr zamówił za dużo? Także zaraz zobaczymy. Wojtek, napiłeś się już herbaty? Nie, bo jest gorące. No to dawaj, to zabieramy się za rozpakowywanie paczek. To rozpakujemy najpierw. Tak. Co tu jest? Wyciągaj, wyciągaj. Jakieś przełączniki czy coś. Co ty gadasz? Wyciągaj. No, znaczy dla nas te... O, tutaj, o, co to jest? O, kości. Kości zaraz, za chwilę będzie o nich mówić. To się otwiera tak tam. No. Dobrze. Ładowarka. Jaki to ma kolor? Czerwony chciałeś? Czerwony. Chyba czerwony. No to chyba będzie dobrze. Mój ulubiony. Czy mam ładowarkę? Potrzebna będzie do środkowej konsoli, no po to, żeby można było chociażby ładować telefon. To, co jest ważne, to ta będzie zasilana po zapłonie. I dlatego pozwoliliśmy się sobie na to, żeby była podświetlana. Gniazdo, do zapalniczki. Wszystkie są podświetlane? Miały być dwa niepodświetlane. No nie było takich. Aha, czyli tak będą, kurczę, targały prąda. Podłączy się po zapłonie, a do bagażnika zrobisz włączniki. A, czyli będzie jeszcze dodatkowy pstrykalek. No tak. Niech będzie. Te akurat będą na bokach. Na bokach w bagażniku. Na bokach w bagażniku, na bokach w boczkach. Na bokach w boczkach. Aha, dobra. No i tutaj mamy jeszcze bardzo fajną rzecz. Ceramiczną wtykę. Nie, to gniazdo jest. Gniazdo. Gniazdo żarówki H4. W końcu przestaną się przepalać w cinku szeldu. To jest wasza paczka, to otwieraj, no zobaczymy, co tam jest w środku. Nasza paczka. Taśmy. Taśmy. Znowu? O, super! To te taśmy, których nie mogłem znaleźć. Zamówiliśmy, a później do nas. I te przewody? Co tutaj macie za przewody jeszcze? To jest do głośnika. To jest taka do czego? To przewód masowy, a to do zasilania. Jeszcze jedna paczka. Też za 90 zł? Ta była na pewno tańsza, ale na pewno też była kupiona na wyrost. Tak, słyszę to, że to jest to, o czym myślę. Ta-da! Nie, akurat te taśmy nam się kończą, także miałem na razie było. Jakby na przykład kolega Grzegorz potrzebował, albo Robercik. No to już musisz pokazywać, ile? Słuchajcie, 28 zł. 28 zł za 3 duże rolki. Krótko mi sprawdzałem ceny i jest drożej. Po prostu jest drożej, także tutaj te ceny są naprawdę fajne, przystępne są. To tutaj będziesz miał zamontowane, głośnik będzie? Głośnik będzie. No i dodatkowo gniazdo zasilające. W każdym razie są poprowadzone już tutaj przewody. Tutaj całkiem sporo miejsca jest, Piotrek, w tym boczku na głośnik. 12-calowy spokojnie wejdzie. Nie, no taki eliptyczny, wiesz, taki średniotonowy, można powiedzieć. Nie, no to zobaczymy. Jakie będą, takie będą. Wygłuszyć to fajnie i będzie nawet nowe. Fajnie i powinno fajnie działać. Nie wiem, czy to nie będzie zrobione w ten sposób, że panel będzie jednocześnie od drugiej strony miał konstrukcję wewnętrzną, tak żeby można było zamknąć ciśnienie membrany. Aha. Nie wiem, czemu się tak przyjęło, że dach samochodu stojącego w garażu jest stołem zawsze jednocześnie, nie? Coś w tym jest! Piotrek, a ty znalazłeś te włączniki, o które ostatnio pytałem? Nie szukałem ich. To musimy ich dzisiaj poszukać. Musimy poszukać z tych przełączników. Planuję zmienić kolor podświetlenia, jest w liczniku już zmieniony. W przyciskach też by się przydało wprowadzić niebieskie diody. Piotruś, poszukamy ich później, co? No, special tool. Co to jest? To jest narzędzie do lutowania. Na bank mieliście kiedyś taką sytuację, że na przykład jak chcieliście sobie taką końcóweczkę dolutować, to trzymaliście ją w rękach i później was parzyło. To jest właśnie po to, żeby nie parzyło. Czyli takie krokodylki własnej roboty. Tak, super. Własnej roboty. Tutaj się przekłada przewód, tutaj się przekłada końcówkę
i się lutuje. Adam Słodowy byłby z ciebie dumny. Tak. Życzę miłej zabawy. Czyli przewody do ładowarki już tutaj będą. Teraz termokurczki. Zaraz zabezpieczamy. Konektory. Piotr, jaki ty dokładny w tym jesteś? No a jak? Oj, krzywo mi się obcięło, muszę poprawić. Tutaj będzie gniazdo. To gniazdo będzie miało stałe zasilanie 12V, także na postoju bez włączonego zapłonu będzie można normalnie sobie korzystać z prądu. I rozumiem, lodóweczkę tutaj podłączysz. No tak, tak na 20 minut na pewno będzie można. Na 20 minut. Albo pójdziemy gdzieś do maka na obiad czy coś. Raz możemy zgrzeszyć na wyjeździe. I przyjdziemy i co będzie? Powtórka z rozrywki. Tak? A co było? Czekajcie, pokażemy. Malbork 2020. Pokażemy. Malbork? Nie, Elbląg. A, to w Elbląg było? Zobaczcie nie, sami. W Palborku. Co się stało? Powiedz. Piotr, powiedz. Jak śniadaliśmy z Jaśnie Wojciechem. Nie zasłaniaj mi Piotra. Tak. Zostawiłem włączoną lodówkę w kamperze. W kamperze. No i efekt jest taki, że. Że 120 amperogodzin poszło w. Nie, tam kurde. Poszło w piach. Ze 300. Ze 300. O, w każdym bądź razie robi tylko. O. A to ja nie wiem, czemu tak się dzieje. Ja też nie wiem. Ale się spocił, patrzcie, on jeszcze nie pchał samochodu, a tak się spocił. Czekajcie, pomogę, żeby nie było, że. Z piątki! O! Ale pani odstała! No i są, znalazły się. Także będzie można się zabrać za rozebranie tego, sprawdzenie, co tam w środku to podświetla. Pewnie jakaś żaróweczka. I na pewno jest tam zielony filtr, żeby to świeciło na zielono. A my to wszystko wyjmiemy i wstawimy co? Niebieskie diody wstawimy. Po zdjęciu przycisku nakładki już widać, że tam w środku jest po prostu zielona mała dioda wstawiona. Widzę, że nie wytrzymałeś ciśnienia i chcesz to rozebrać. I co? Z tą diodą? Z tą diodą jest tak, że trzeba ją szarpnąć. O, tak o. No, to operacja będzie znacznie prostsza niż myślałem. Dawaj pan niebieskie diody, bo chyba masz. Niebieskie diody znalazłem. Proszę, ona jest biała, ale świeci na niebiesko. Świeci na niebiesko. Prawda jest taka, że dioda to półprzewodnik. No i charakteryzuje się tym, że w jedną stronę prąd puszcza, w drugą nie puszcza. Co za tym idzie? W jedną stronę świeci, w drugą nie świeci. Zobaczcie. Montaż prosty. Tuning, kurczę, taki porządny. Podejrzewam, że jakbyście to zrobili gdzieś w profesjonalnym warsztacie, to trzeba by było 300 zł za to dać, za jeden przełącznik. Co on może być? No panie. Inżynier. Nie, jest spoko, jest git. Kurde, przekładamy. Czekaj, idę, wyciągam swoje włączniki. Sprawdzamy teraz drugą diodą, czerwoną, do Piotrowego. Kurde, powiem ci, że świeci jak w Subaru. No ma. Wojtusz, chcesz pomóc? Ja wciskam mocno, a ty złap za diodę. O, brawo. No, prawie. Dobra. Dobra, weszło. Zakładamy kapturek i sprawdzamy, tak? We włączniku diodę mamy tutaj w tym miejscu. Piotr się przelutował. Zaraz tylko sprawdzimy, które z tych styków odpowiadają za podświetlenie tej diody i zobaczymy, jak świeci. O, błysnęło coś. 12V tutaj. Trzeba dołożyć rezystor. Trzeba dołożyć rezystor. No, panie. Działa. Kolejny z elementów do zmiany podświetlenia to zegarek. Z tym, że zegarek tutaj ma standardową żarówkę. Także pewnie w środku znajduje się, tutaj już na pewno znajduje się zielony filtr, który sobie wymienimy, wsadzimy niebieski, Piotr wsadzi czerwony i będzie gitara. To mi się podoba. O to chodzi.